Jesteś posiadaczem pompy ciepła Fujitsu lub Kaisai? A może zastanawiasz się nad wyborem jednego z tych urządzeń? Oto, co powinieneś wiedzieć na temat warunków gwarancji na swoje urządzenie. W przypadku zakupu pompy ciepła marki Fujitsu lub Kaisai, gwarantem jest firma Klimaterm. Uruchomienia, przeglądy okresowe oraz ewentualne naprawy są realizowane poprzez gęstą sieć certyfikowanych partnerów serwisowych. Długość gwarancji dla urządzeń marki Fujitsu wynosi 60 miesięcy od daty uruchomienia. Dla urządzeń marki Kaisai standardowa gwarancja to 36 miesięcy z możliwością przedłużenia nawet do 60 miesięcy. Przedłużenie gwarancji realizowane jest poprzez zakup i instalację modułu KSM. Gwarancja obejmuje urządzenia, których typ i numer został podany w karcie gwarancyjnej. Co ważne, gwarancja nie obejmuje instalacji czynnika chłodniczego, instalacji odprowadzenia skroplin oraz zasilania elektrycznego. Gwarancji na ten zakres udziela Wasz instalator. Grupa Klimaterm konsekwentnie promuje proekologiczne rozwiązania i zastępuje tradycyjne dokumenty papierowe ich elektronicznymi odpowiednikami. W czerwcu 2023 roku wdrożyliśmy elektroniczne karty gwarancyjne, dostępne do pobrania z platformy serwisowej serwis.oze.eco. Aby gwarancja była ważna, jako użytkownik musisz spełnić kilka podstawowych warunków, o których zaraz opowiem. Warunkiem koniecznym do uzyskania gwarancji jest rejestracja urządzenia na platformie serwisowej serwis.oze.eco. Rejestracji możesz dokonać sam, albo może zrobić to Twój instalator. Uruchomienie pompy ciepła musi być wykonane przez partnera serwisowego. Usługa pierwszego uruchomienia urządzenia jest bezpłatna. Zlecenie usługi generuje Twój instalator w panelu klienta dostępnym pod adresem serwis.oze.eco. Jednym z warunków, które musisz spełnić, aby utrzymać gwarancję, jest coroczne wykonywanie odpłatnego przeglądu gwarancyjnego. Przegląd ten musi wykonać partner serwisowy z ważnym certyfikatem. Sugerujemy zlecenie usługi przeglądu okresowego poprzez panel klienta dostępny pod adresem serwis.oze.eco. Zlecenie trafi do certyfikowanego partnera serwisowego z Twojej okolicy. Jeżeli preferujesz bezpośredni kontakt z wykonawcą, możesz skontaktować się telefonicznie z wybranym partnerem serwisowym. Pełna lista uprawnionych firm dostępna jest na stronie internetowej. Korzyści płynących z założenia konta na platformie serwis.oze.eco jest wiele. Jedną z nich jest wgranie dowodu zakupu do systemu. Po założeniu konta oraz dodaniu urządzenia na platformie serwisowej konieczne jest wgranie dowodu zakupu. Dzięki temu, że będziemy mieć go w systemie, nie musisz się martwić w przypadku zgubienia dokumentu, a Twoje urządzenie nie straci gwarancji. Na pewno wiele razy spotkałeś się z problemem z dodzwonieniem się do wybranego usługodawcy. Wiemy, jak bardzo może być to frustrujące, dlatego umożliwiamy Ci zlecanie usług online. Co więcej, jeśli nie znasz żadnej firmy w okolicy, która mogłaby wykonać serwis Twojego urządzenia, nie musisz się tym przejmować. Zleć usługę poprzez panel klienta dostępny pod adresem serwis.oze.eco, a nasz system przypisze do jej realizacji dostępnego partnera serwisowego. Dzięki tej funkcjonalności zdecydowanie skrócisz czas oczekiwania na realizację danej usługi. Cała historia urządzenia, czyli wszystkie wykonane usługi, znajdziesz w jednym miejscu. W każdej chwili możesz sprawdzić, kiedy ostatnio Twoja pompa ciepła była serwisowana oraz pobrać protokoły z wykonanych czynności. Nie musisz pamiętać o przeglądzie swojego urządzenia. System przypomni Ci z wyprzedzeniem o konieczności wykonania przeglądu okresowego pompy ciepła. Przed przystąpieniem do rejestracji na platformie przygotuj adres montażu pompy ciepła, dane z tabliczki znamionowej oraz dane firmy, która instalowała Twoje urządzenie. Aby zarejestrować się na platformie serwisowej pomp ciepła, należy w wyszukiwarce internetowej wpisać adres serwis.oze.eco, a następnie kliknąć na pole Zarejestruj się. Pierwszym krokiem jest wybór rodzaju konta. Jako klient końcowy wybierz konto typu osoba prywatna i naciśnij przycisk Dalej. W drugim kroku podaj swoje dane kontaktowe. Konieczne jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W kroku trzecim przechodzimy już do rejestracji Twojego urządzenia. Mamy do wyboru trzy opcje. Pierwszy kafelek opisany jako urządzenie zostało uruchomione przez autoryzowany serwis. Mam gwarancję w formie elektronicznej. Dla tej opcji niezbędne jest podanie numeru zadania uruchomienia. Znajdziesz ten numer w elektronicznej karcie gwarancyjnej oraz numeru seryjnego Twojego urządzenia. Znajdziesz go na tabliczce znamionowej lub w elektronicznej karcie gwarancyjnej.
Drugi kafelek opisany jako rejestruje nowe urządzenie do uruchomienia przez autoryzowany serwis, nowa instalacja, dedykowany jest do rejestracji nowo zainstalowanych urządzeń i zlecenia usługi pierwszego uruchomienia. Dla tej opcji niezbędne jest podanie dokładnego adresu miejsca montażu urządzenia oraz osoby kontaktowej, jeżeli jest inna niż wskazana w drugim kroku rejestracji. Trzeci kafelek opisany jako urządzenie zostało uruchomione przez autoryzowany serwis, mam gwarancję papierową, dedykowany jest do rejestracji urządzeń, które zostały uruchomione przed czerwcem 2023 roku i posiadają gwarancję w formie papierowej. Dla tej opcji niezbędne jest podanie dokładnego adresu miejsca montażu urządzenia oraz osoby kontaktowej, jeżeli jest inna niż wskazana w drugim kroku rejestracji. Na potrzeby tego filmu skorzystamy z opcji rejestracji nowego urządzenia. W kroku czwartym podajesz dane Twojego urządzenia. Z listy rozwijanej wybierasz typ, producenta oraz model swojej pompy ciepła. Niezbędne jest również podanie numeru seryjnego. Potrzebne dane znajdują się na tabliczce znamionowej na obudowie urządzenia. System zweryfikuje podany numer seryjny oraz sprawdzi, czy istnieje w naszej bazie danych. Po kliknięciu przycisku Dalej przyporządkuje urządzenie do Twojego obiektu. W przypadku problemów z rejestracją urządzenia prosimy o przesłanie zdjęcia tabliczki znamionowej na adres support@klima-term.com z krótkim opisem napotkanego problemu i naciśnięcie przycisku Pomiń. Nasi pracownicy skontaktują się z Państwem w celu jego rozwiązania. W ostatnim, piątym kroku podajemy dane do logowania do platformy serwisowej. Podany adres e-mail będzie również adresem do kontaktu. Po zalogowaniu się po lewej stronie widzimy trzy zakładki: Twoje urządzenia, Twoje obiekty oraz zlecenia. Teraz krok po kroku pokażę Wam, jak zlecić usługę pierwszego uruchomienia. W tym celu przechodzimy do zakładki Zlecenia i naciskamy przycisk Zleć usługę lub alternatywnie możemy skorzystać z przycisku Akcje dostępnego w zakładce Twoje urządzenia obok Twojego obiektu. Otworzy się formularz zlecania usługi. Należy wybrać z listy obiekt, urządzenie i rodzaj usługi pierwsze uruchomienie. Jeżeli umówiłeś się z partnerem serwisowym, wskaż go w polu wykonawca usługi. Pole to możesz pozostawić również puste. Przypiszemy wykonawcę usługi za Ciebie. Konieczną czynnością do wykonania jest przesłanie zdjęć pokazujących ukończoną instalację oraz wypełnienie pól dodatkowych. Po uzupełnieniu wszystkich pól dodatkowych i przesłaniu zdjęć należy nacisnąć przycisk Zapisz. Zlecenie pojawi się na liście, a wykonawca usługi niebawem się z Państwem skontaktuje. W momencie, gdy zlecenie zostanie zrealizowane, jego status zmieni się na wykonane, a przy urządzeniu pojawi się informacja o dacie następnego przeglądu okresowego. Ważnym krokiem jest dodanie dowodu zakupu. W tym celu przechodzimy do zakładki Twoje urządzenia, a następnie klikamy czerwone pole Załącz fakturę zakupu. Otworzy się formularz dodawania zlecenia. W polu Data zakupu należy wpisać datę z faktury, a w załączniku dodać plik z dowodem zakupu. Aby dodać zlecenie, należy nacisnąć przycisk Zapisz. Po weryfikacji przesłanych danych, data zakupu zostanie uzupełniona, a zadanie zmieni status na wykonane. Teraz krok po kroku pokażę Wam, jak zlecić usługę przeglądu okresowego lub naprawy urządzenia. W tym celu przechodzimy do zakładki Zlecenia i naciskamy przycisk Zleć usługę. Otworzy się formularz. Z listy należy wybrać obiekt, urządzenie i rodzaj usługi. Jeżeli umówiłeś się z partnerem serwisowym, wskaż go w polu Wykonawca usługi. Pole to możesz również pozostawić puste. Przypiszemy wykonawcę usługi za Ciebie. Zlecenie pojawi się na liście, a wykonawca usługi niebawem się z Państwem skontaktuje. Status Twojego zgłoszenia będzie widoczny w zakładce Zlecenia. Jeżeli chcesz sprawdzić informacje o czasie trwania gwarancji oraz następnej dacie przeglądu okresowego, przejdź do zakładki Twoje urządzenia i kliknij Szczegóły. W tym miejscu możesz również pobrać elektroniczną kartę gwarancyjną.
I to by było na tyle. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego filmu korzystanie z platformy będzie proste i intuicyjne. Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz wsparcia technicznego, skontaktuj się z nami pod podanym numerem telefonu.